Chwała Bogu, bracia i siostry. Słowo, które Duch Święty włożył w moje serce, jest zapisane w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w jednym wierszu, 20 wierszu. Mateusza 5:20. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Bracia i siostry, do kogo Pan Jezus powiedział tak zdecydowane i tak ważkie słowa? W pierwszym wierszu 5 rozdziału Kazania na Górze, bo jest to kazanie na górze, Pan Jezus mówi tak. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc. A więc dowiadujemy się, że Pan Jezus mówił te słowa do swoich uczniów. I otworzywszy usta swoje, nauczał swoich uczniów. I między innymi wypowiedział to zdanie, które powtórzę jeszcze raz, albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza, a inne przekłady mówią, sprawiedliwość wasza nie będzie bardziej obfita, dosłownie z greki, sprawiedliwość wasza nie będzie daleko większa. Przekład Biblii Warszawsko-Prawskiej mówi, doskonałość wasza nie będzie daleko większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów. Nie wejdziecie do Królestwa Niebios. O jaką sprawiedliwość Panu Jezusowi chodzi? Bracia i siostry, czy Pan Jezus mówi o osiągnięciu kolejnego rodzaju sprawiedliwości opartej na wysiłkach człowieka, która wreszcie zadowoli Boga? Czy też może mówi o jakiejś innej sprawiedliwości? Pan Jezus nie ma tutaj na myśli osiągnięcia sprawiedliwości przed Bogiem i uznania jej za doskonałą i zadowalającą Boga, ale ma na myśli przyjęcie pewnego rodzaju sprawiedliwości i życie w sprawiedliwości osiągniętej właśnie przez kogo? Przez Niego samego, przez Pana Jezusa Chrystusa. Przyrównuje tutaj sprawiedliwość do uczonych w piśmie i faryzeuszy i mówi, że ona musi być daleko bardziej doskonała. Sprawiedliwość jego uczniów, jego dzieci musi być daleko bardziej obfitszą sprawiedliwością niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszu. Kochani, znamy po trosze życie uczonych w piśmie i faryzeuszów. Byli to ludzie, którym zakon, prawo Boże nie wystarczało. Oni chcieli pokazać wszystkim wkoło, a przede wszystkim Panu Bogu, że jeszcze dodadzą coś do przepisów Bożego prawa, jeszcze je uzupełnią, staną się wykonawcami tego i przez to być może uzyskają większą Bożą przychylność. Na podstawie tej sprawiedliwości Biblia mówi o niej sprawiedliwość z uczynków ciała. Sprawiedliwość zasłużenia sobie na zbawienie, że na podstawie tej sprawiedliwości będą zbawieni. Jeśli byśmy się chcieli porównać do sprawiedliwości faryzeuszy, to powiem krótko, nie mamy żadnych szans. Nie mamy żadnych szans, ponieważ każdy Żyd już jako małe dziecko był posyłany do szkoły. Tam uczony Tory, pism prorockich. Niektórzy wybitni znali je po prostu na pamięć. Rzeczywiście było mnóstwo Żydów, którzy bynajmniej starali się prowadzić pobożne życie zgodne z zakonem. Jak to wychodzi człowiekowi, jak to wychodziło im, wiadomo, że w ten sposób do doskonałości w oczach Bożych dojść nie mogli. Ale jednak się starali. Mówię to dlatego, ponieważ dzisiaj słowo faryzeusz jest takim synonimem czegoś nagannego. Zdecydowanie nagannej postawy
I my właściwie, jeśli wypowiadamy słowo faryzeusz, to tylko w tym złym kontekście. Jako obłudnik mówimy o kwasie faryzeuszu, o obłudzie, jako człowiek dwulicowy, a przy tym pełny chciwości i pożądliwości. Różni byli faryzeusze, jak też i różni są dzisiaj ludzie wierzący, bo przecież faryzeuszem był chociażby Nikodem, czy uczonym w piśmie. Pamiętamy z Ewangelii Jana z 3 rozdziału, że bojąc się wyłączenia z synagogi, przyszedł w nocy do Pana Jezusa i zapytał o drogę zbawienia. Wówczas Pan Jezus powiedział mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Musisz się narodzić na nowo. Kochani, on nie mógł tego zrozumieć. Jako człowiek w podeszłym wieku, jako nauczyciel Tory, co Pan Jezus mu właśnie powiedział? Ty jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz, że musisz się narodzić na nowo. Co się narodziło z ciała ciałem jest, co się narodziło z ducha duchem jest. On mówi: to jak mam na nowo jeszcze raz wejść do łona matki swojej i się jeszcze raz urodzić? Nie, bo to są narodziny z ciała. Musisz się narodzić z ducha na nowo. To jest początek życia, życia duchowego. To jest początek tych wielkich i coraz większych, głębszych doznań w pielgrzymce z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Pan Jezus powiedział również do swoich uczniów: jeżeli nie nawrócicie się i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Nie tylko trzeba się nawrócić, narodzić na nowo, ale również Pan Jezus mówi: nie staniecie się jak dzieci. A jakie są dzieci? Dzieci są ufne. Dzieci są czasem naiwne. Dzieci są prostolinijne. Ja się wiele uczę od moich córek. Zadają mi takie pytania, gdzie ja bym się krępował bezpośrednio komuś zadać. A to są głębokie pytania i widzę, że Pan Bóg też często pyta przez moje dzieci mnie. Ufność dzieci. Jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Ja wiem ze swojego doświadczenia, że moje dzieci czasem przysłuchuje się, kiedy o tym one nie wiedzą, jak się chwalą swoim tatą, mówiąc: a mój tata to, a mój tata tamto, a mój tata to jest w ogóle najważniejszy, a mój tata wie wszystko najlepiej, a mój tata wszystko umie naprawić, a mój tata zawsze mnie obroni, a mój tata zawsze mi da jeść, a mój tata i mój tata. I raduje się moje serce i miło mi to słyszeć, że moje własne dziecko tak mówi o mnie. Myślę, że o każdym tacie na tym miejscu. Kochani, skoro dzieci mają taką ufność do ziemskich ojców, to jaką my powinniśmy mieć ufność do niebiańskiego, naszego drogiego, ukochanego Ojca? Dlatego Pan Jezus mówi: jeżeli nie staniecie się jak dzieci, jeżeli nie będziecie mieli tej ufności, którą ma małe dziecko do swoich rodziców ziemskich, jeżeli nie będziecie mieli takiej ufności, to nie wejdziecie do Królestwa Niebios. W życiu spotykają nas różne okoliczności, które doświadczają i są doświadczeniem naszej wiary. Jak my się w takich sytuacjach zachowujemy? Panika, bieganie z kąta w kąt, od jednego brata do drugiego, od siostry do siostry, poradź coś. To mogą być tylko ludzkie porady. Choć czasem i Bóg przemawia przez ludzi. Miejmy ufność, zwracając się w modlitwie, choć widzisz na razie sztorm i burzę, że w tej łodzi modlitwy jest Chrystus. On ci odpowie. Ale w odpowiednim czasie dzisiaj pastor wspomniał, ile lat czekał Mojżesz na wysłuchanie modlitwy, ile lat czekał Abraham, Izaak dodam i wielu, wielu innych. Ile lat modlił się Symeon w świątyni w Jerozolimie, aby ujrzeć Mesjasza, obiecanego przez Boga, że go ujrzy. Ile Anna w postach, modlitwach. Bóg odpowie. My byśmy chcieli już teraz, natychmiast. Bo życie nasze wygląda tak, jak siostra Wioletta wspomniała w świadectwie, jak jeden wielki kołowrót i karuzela.
Jesteśmy nauczeni i przymuszani do takiego życia. Nie mam wyboru w pracy, muszę tak pracować, aby zadowolić pracodawców. Ale w świecie duchowym jest inaczej. Bóg ma swój czas, ale Bóg się nigdy nie spóźnia. Zdąży ci odpowiedzieć i się nie spóźni. W odpowiednim czasie niczego też nie zaniedba. Uczyni wszystko dobrze i uczyni wszystko doskonale. Kochani, wracając do sprawiedliwości faryzeuszy, co Izrael miał osiągnąć, mówi Słowo Boże, tego nie osiągnął. Nie osiągnął zbawienia przez sprawiedliwość. Dlatego też już prorocy Starego Testamentu zapowiadali, choćby prorok Izajasz, wiedzieli, to mieli objawienie od Boga i mówili, Stary Testament jest cieniem tylko rzeczy przyszłych, rzeczy doskonałych, nowego przymierza. I między innymi prorok Izajasz mówi tak w 64 rozdziale, od 5 wiersza, wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o twoich drogach pamiętają, oto ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko tobie od dawna w grzechach i w odstępstwie. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. I nie ma nikogo, kto by wzywał twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów. Nasze uczynki. Wiecie, tak jest w niektórych religiach. Właściwie to mógłbym powiedzieć, że w każdej jednej religii poza wiarą w Jezusa Chrystusa człowiek musi sobie zasłużyć na życie wieczne. I to nigdy nie ma pewności, bo po drodze jest jakiś czyściec, bo po drodze są inne pośrednie miejsca. I ciągle żyje w strachu i w niepewności, i co dalej będzie ze mną. Człowiek nie mógł sobie zasłużyć swoją sprawiedliwością na Boże względy, bo ona nigdy nie będzie doskonała, nie była doskonała i nie będzie doskonała. Ta droga przez uczynki ciała do zbawienia jest drogą błędną. Ponieważ to, co przynosimy Bogu, czyniąc, powiedz, Panie, zobacz, jak staram się wypełniać prawo, jak staram się wypełniać Twoje przykazania, Słowo Boże mówi, to wszystko jest jak splugawiona szata. To wszystko jest brudne w oczach Bożych, niedoskonałe. Wiecie, Żydzi byli na tyle gorliwi w swojej sprawiedliwości, że to, co Bóg im dał, a więc Tanach, czyli Torę, Pięcioksiąg Mojżeszowy, pisma prorockie proroków, większych, mniejszych, psalmy, to było dla nich za mało. Oni postanowili jeszcze coś dołożyć i wymyślili, proszę was, że dołożą jeszcze więcej przepisów, żeby w oczach Bożych poprzez wypełnianie je stali się doskonalszymi. I tak na przykład w Talmudzie, bo zbiorem tych przepisów jest Talmud, który dzieli się na dwie części, na Miszne i na Gemarę. Miszna to jest 248 obowiązków podstawowych, które musi wypełnić wierzący Żyd. A do tych obowiązków podstawowych jeszcze jest 365 zakazów. Do tego Gemara, czyli komentarz, który precyzyjnie określa, jak się masz w tych przepisach poruszać, w tych obowiązkach, jak masz się zachować w konkretnych okolicznościach. Pan Jezus powiedział kiedyś do Żydów, że wy nakładacie brzemiona, którego ten lud unieść nie może. To są ich brzemiona. Niektóre były tak specyficzne, o których Pan Jezus mówi, tak sprytne i tak cwane, jak na przykład korban. Pan Jezus powiedział kiedyś do uczonych w piśmie i faryzeuszów, wy sprytnie uchylacie przykazania Boże, zastępując je swoją nauką. A co to był korban? Korban polegał na tym, że Żydzi mówili, to, co mi się mojemu ojcu, mojej matce należy ode mnie, daję Bogu na ofiarę.
Pan Jezus mówi, powiedziane jest, czci ojca swego i matkę swoją, a wy mówicie korban. A więc mam sędziwą mamę, sędziwego tatę. No wypadałoby się może wziąć ich do siebie, zaopiekować. Prawda? Bo to już wiek sędziwy. Człowiek nie tak sprawny fizycznie. Już im ma problem, żeby się umyć, ubrać. Coś do jedzenia podać i tak dalej, i tak dalej. A oni mówili, to co mi się od ciebie należy jako opieka, wrzucę do skarbca świątynnego, do skarbnicy i jestem czysty. I jestem usprawiedliwiony. Bardzo sprytne, egoistyczne bym powiedział prawo, ale to jest prawo nie Boże, ale dodane przez nich. Musimy rozróżnić, co jest prawem Bożym, a co jest prawem ludzkim. Pan Jezus im to wielokrotnie wytykał. Unieważniacie przykazania Boże, a dokładacie ludziom ciężkie brzemiona swojej nauki, których oni nie mogą unieść ani wy sami. Wy sami nie możecie unieść, choć Pan Jezus powiedział też, tak jak wam mówią, to czyńcie. To czyńcie, ale tak jak oni nie postępujcie. Bo postępowali zupełnie inaczej. Nie mogąc wypełnić ani Bożych przykazań, ani tym bardziej tych dodanych przez siebie przepisów. Dlatego też Biblia wielokrotnie mówi, że na podstawie uczynków ciała nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Żaden człowiek. Możesz być troszkę lepszy. Możesz być nawet o wiele lepszy od przeciętnego człowieka w pobożności. To za mało. Bóg potrzebuje doskonałości, doskonałych uczynków. A te się różnią od uczynków ciała. To są zupełnie inne uczynki, o których tutaj również wspomnę. Więc o jaką sprawiedliwość chodzi Panu Jezusowi? Kochani, my wiemy, że chodzi o Jego sprawiedliwość. Człowiek, który przez wyznanie grzechów, przez pokutę jedna się z Bogiem, oddaje Mu tą brudną szatę, a w zamian otrzymuje czystą, doskonałą szatę sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. O tym wspomina też Stary Testament. Gdybyśmy sięgnęli do Księgi Zachariasza, jest tam mowa o arcykapłanie Jozuem, który stoi, a przed nim z jednej strony stoi szatan i go oskarża. I mówiąc, wytykając mu jego brudną szatę, czyli inaczej mówiąc jego grzechy. A z drugiej strony stoi Jezus Chrystus i mówi, zdejmijcie z niego tą brudną szatę i dajcie mu szatę czystą. Mojej Bożej sprawiedliwości. Kochani, będąc przy tym obrazie Jozuego, z jednej strony oskarżającego go szatana, a z drugiej strony Jezusa Chrystusa, który jako arcykapłan ustawicznie dniem i nocą wstawia się za nami przed Bogiem Ojcem, zadam pytanie, po której stronie my stoimy? Po której stronie my stoimy? Czy stoimy po stronie tego, który ustawicznie oskarża świętych, wybranych Bożych, dzieci Boże? To, o czym dzisiaj mówiliśmy na tym miejscu, o sądzie. Czy stoimy po tej drugiej stronie, przy boku Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, stawiając się, widząc upadki, ułomności braci naszych sióstr, dzieci, stawiając się i modląc się o nich? Dzisiaj, gdy siostra Halina przyszła do kancelarii, prosząc o modlitwę za swoim synem, powiedziałem do pastora i do braci, jak dobrze mieć wierzącą mamę w zborze. I wierzącego tatę oczywiście, ojcowie. Wiecie, ja nie miałem takiego przywileju. Mam tą nadzieję, że może kiedyś moja mama się nawróci i chociaż z jej strony będę miał tą radość. Wiecie, może tego nie doceniacie na co dzień. Wielu z nas jest jak sieroty, które przyszły z tego świata, nie mając wierzących rodziców. Ale są też tacy na tym miejscu, gdzie mama i tata są od dawna ludźmi nawróconymi, narodzonymi na nowo. I to jest wielki kapitał i wielka łaska i miłosierdzie. Błogosławieństwo posyłane przez wasze głowy na dzieci, na wnuki, na prawnuki, na następne pokolenia.
Miejcie też w modlitwach tych, którzy nie mają wierzących rodziców. Miejcie tą postawę, miejmy wszyscy, mówię też przede wszystkim o sobie, żeby widząc czyjś grzech, czyjś upadek, nie być tak prędkim do wybiegania do przodu, osądzania i oskarżania, ale mieć tą postawę przy Jezusie Chrystusie, modląc się i wstawiając: Panie, wejrzyj na ten dom. Ty widzisz, że ich córka odeszła od zboru. Ty widzisz, że ich syn zaplątał się. Żyje gdzieś tam w cudzołóstwie z jakąś kobietą. Co jest w naszym sercu wtedy? Czy jest jakaś dzika radość, która pochodzi od szatana, czy jest współczucie, takie rzeczywiste współczucie? Panie, przecież to mogło się zdarzyć w moim domu. To, że dzisiaj tego nie mam, to mogę tylko Bogu dziękować za Jego łaskę i miłosierdzie, że ominęło to mój dom, ale ja nie wiem, co będzie jutro. Dobrze jest się modlić, tak jak modlił się Hiob, za kimś, aby Bóg później wysłuchał twojej modlitwy. Miejmy na względzie również innych. Wracając do sprawiedliwości. Dochodzimy do sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Gdyby możliwym było osiągnięcie sprawiedliwości w oczach Bożych przez uczynki zakonu, przez wypełnienie uczynków zakonu, to by nie musiał Chrystus na tą ziemię przychodzić. Ale właśnie dlatego, że było to niemożliwe, przyszedł Jezus Chrystus, wziął grzechy wszystkich ludzi i przyszłych pokoleń na siebie i przybił własnym ciałem do krzyża Golgoty i obmył swoją świętą krwią spływającą po krzyżu Golgoty. Krwią, która gładzi grzechy nasze, nie zakrywa, jak czyniła krew kozłów i baranów, ona zakrywała grzechy przed obliczem Bożym. Wiecie, zawsze za grzech karą jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, mówi Słowo Boże. Ale w Starym Testamencie, aby grzechy były przebaczone człowiekowi, musiał on przyprowadzić z sobą czy owieczkę, czy koziołka, czy gołąbka. I to niewinne zwierzę musiało ponieść śmierć za winnego człowieka. Czy to nie jest łaska? Czy widzimy również łaskę w Starym Przymierzu, w zakonie? Nie musiał zginąć człowiek, ale to biedne, niewinne zwierzę zginęło za grzechy człowieka. Zawsze musiała być przelana krew. Ale krew Jezusa Chrystusa gładzi nasze grzechy. I jak mówi Słowo Boże, Bóg wyznane grzechy bierze, wrzuca w najgłębsze głębiny morskie i nie wspomina ich nigdy więcej. To my ludzie mamy tendencję stawać po stronie szatana, tak jak stanął przy kapłanie Jozuem, i jeszcze dokładać i oskarżać. Niech Bóg nas przed tym zachowa. Mówię to przede wszystkim do siebie. Bóg nie pamięta. On nigdy nie przywraca na pamięć, a bo ty tam kiedyś 26 lat temu zrobiłeś to czy to. Nie. Wyznanych grzechów dzisiaj już nie pamięta. Wyznanych, bo apostoł Jan mówi w swoim liście: dziateczki, nie grzeście. Ale jeśli by się wam przydarzyło, czyli raz kiedyś, prawda? To nie jest notoryczne, ustawiczne grzeszenie. Macie orędownika w niebie, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. Korzystajmy z tej ofiary cudownej krwi Jezusa Chrystusa. Nie odkładajmy tego na potem. Sprawiedliwość, do której Izrael dążył, sprawiedliwości nie osiągnął. Ale jak wspomniałem, cały Stary Testament jest zapowiedzią i cieniem rzeczy przyszłych, rzeczy doskonałych. I tak chociażby psalmista w psalmie 119, nie ma autora tego psalmu, mówi tak, wiersze 40-41. Przez sprawiedliwość swoją ożyw mnie. Wiecie, on już wiedział, że nie przez moją sprawiedliwość ludzką, przez uczynki zakonu zostanę ożywiony, ale mówi do Boga: przez sprawiedliwość swoją, Boże, ożyw mnie. Niech spłynie na mnie łaska Twoja, Panie, zbawienie Twoje. To są słowa prorocze. Łaska, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Łaską, przez wiarę
odkupieńczą moc krzyża i ofiary złożonej na krzyżu Golgoty Jezusa Chrystusa. Moc Jego świętej krwi przez sprawiedliwość swoją ożyw mnie. Niech spłynie na mnie łaska Twoja, Panie, zbawienie Twoje. A Nowy Testament, Nowe Przymierze oczywiście mówi tutaj o nowej, doskonałej sprawiedliwości. O szacie sprawiedliwości, jak to określa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To już nie jest ustawiczne męczarnie się w swoim życiu próby doskonalenia się. Wiecie, tych różnych prób doskonalenia się. Ja wiem po sobie, gdybym dzisiaj miał żyć i zasłużyć sobie na Boże zbawienie według uczynków, to nie miałbym żadnych szans. Wiem, kim byłem w życiu. Wiem, dokąd zaprowadziły mnie pożądliwości mojego ciała, moich oczu. Tylko ciągną człowieka w dół, do upadku. Ale Chrystus, tym, czym dokonał na krzyżu Golgoty, to On zdobył dla nas, to On osiągnął dla nas sprawiedliwość. I tą szatę sprawiedliwości nakłada na każdego, który rodzi się na nowo. I naszym obowiązkiem jest tylko chodzić w tej szacie i nic więcej, i dbać o czystość tej szaty. Gdy jest brudna, wyznawać grzechy Bogu, a być może trzeba i braciom, i siostrom, i oczyszczać się w krwi baranka. W liście do Tytusa w 3 rozdziale czytamy w wierszach 4-8. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, a więc dla tych uczynków, wypełniania uczynków zakonu, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Bo też w innym miejscu Słowo Boże mówi, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś Ty przy tym obstawał, mówi Paweł do Tytusa, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Kochani, widzimy, że nawet mając szatę tej Bożej Chrystusowej sprawiedliwości otrzymaną z łaski, nie zasługując sobie na nią, bo Bóg mówi, zmiłuje się nad kim się zmiłuje. Często tych słów nie rozumiałem i powiem wam szczerze, do końca nie rozumiem i wiele ludzi ma z tym problem. A zlituje się nad kim się zlituje i nie zależy to od naszych wysiłków, ale od zmiłowania Bożego. Taka jest Boża decyzja. Jeśli zostaliśmy przyodziani w tą szatę doskonałą Chrystusowej sprawiedliwości zdobytą na nas na krzyżu Golgoty, to teraz co? Leżakowanie do końca życia? Teraz naszym obowiązkiem jest chodzić w tej szacie, w szacie sprawiedliwości i czynić uczynki sprawiedliwości. Niektórzy mówią, raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Nieważne, jak potem żyję, to nie ma znaczenia. Chrystus za mnie umarł. To ja mówię, Chrystus zapłacił cenę najwyższą życia swego, przelanej swojej krwi. Nie po to, abyś dzisiaj żył i chodził byle jak ci się podoba, żyjąc na modłę tego świata, nazywając się tylko chrześcijaninem czy wierzącym i deptał krew Chrystusa. Nie po to. Ale po to, abyś w tej sprawiedliwości chodził, abyś, gdy ci się zdarzy potknąć, zabrudzić tą szatę, wołał do Boga na kolanach, Panie, wybacz, wyznając swoje grzechy, a potem żył, czyniąc sprawiedliwe uczynki. Żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Starali się celować w dobrych uczynkach. To już nie wakacje, ale to powołanie do służby. W tym darze łaski, jaki każdy z nas, o czym zapewnia Słowo Boże, otrzymał. Że każdy z nas
w darze łaski od Ducha Świętego otrzymał jakieś powołanie, jakiś dar. A Słowo Boże mówi, że nieodwoływalne są dary Boże. Czyli raz dany dar, masz go na stałe, więc używaj. Kochani, dalej apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi w drugim rozdziale, w wierszach 8-10, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Pamiętacie tego faryzeusza, który się modlił, a za nim stał celnik, który nie śmiał podnieść oczu. Faryzeusz, który zaczął wymieniać swoje zasługi przed Bogiem, jaki jest cudowny, jaki jest wspaniały, jaki jest pobożny. I ten z tyłu celnik, który nie śmiał podnieść swoich oczu ku niebu i modlił się, bijąc w piersi, Boże, bądź miłościw mi grzesznemu, niegrzesznemu. I Pan Jezus powiedział, ten drugi odszedł usprawiedliwiony, ten natomiast nie. Nie z uczynków, aby się nikt przed nim nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Widzicie tę różnicę? Tam nie z uczynków, a tu do dobrych uczynków. A więc nie osiągamy swojej sprawiedliwości przed Bogiem na podstawie czynienia uczynków ciała, aby się nikt nie chlubił, ale otrzymawszy szatę, czystą szatę Jego sprawiedliwości, chodzimy w tej sprawiedliwości, dbamy o czystość tej szaty i jesteśmy przeznaczeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przeznaczeni do dobrych uczynków. Z czego to wypływa? Wypływa to z miłości do Boga Ojca i wypływa to jednocześnie z miłości tym samym do Kościoła. I do tego świata również, który ginie. Pamiętacie, co powiedział Pan Jezus do Jana na wyspie Patmos, pisząc listy do zborów, do 7 zborów. Do pierwszego zboru powiedział w Efezie, mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość. Spełniaj uczynki takie jak pierwej. Zważ, z jakiej wyżyny spadłeś. Zobaczcie w tej ostatniej księdze. Bóg jeszcze mówi do zboru Efezie, który miał na początku całą listę wymienioną dobrych rzeczy. Miał wiarę między innymi, ale jednej rzeczy mu brakowało, tego właśnie, czego nam często brakuje. Wspomnijmy czas, kiedy narodziliśmy się na nowo, jak w jakiej miłości chodziliśmy przed Bogiem. Jak wyszukiwaliśmy sobie braci i sióstr, którym można w jakiś sposób pomóc. Czyż nie było tak? Na pewno tak było. Na pewno tak było. To wynika ze spotkania z Bogiem. To wynika ze świadomości, co Bóg uczynił dla nas w swojej miłości. Jak to dzisiaj było mówione, 3:16 Ewangelia Jana, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Nie musiał tego robić. Ale jednak Jego miłość nie pozwalała na to, aby zostawić ludzi w tym stanie potępienia i pójścia na wieczną kaźnię. To miłość sprawiała, że byliśmy na początku zupełnie inni. To Boża obecność. Jak często zależało nam na tym, aby spotykać się codziennie, nawet w mniejszym gronie. I co wtedy robić? Osądzać, plotkować? Modlić się, wspierać się wzajemnie, mówić o swoich potrzebach, nie po to, aby ktoś inny to z premedytacją wykorzystał, ale po to, aby mu szczerze pomóc. Tacy byliśmy. A jacy dzisiaj jesteśmy, bracia i siostry? Jaki ja dzisiaj jestem? Jeśli miłość ziemnie, to przychodzi obojętność. I to, co brat Marek wspomniał. To obojętność sprawia. Oziębłość, że nie otwieramy swoich ust. Wiecie, mówię to do siebie przede wszystkim, ile okazji przepuściłem ewangelizowania tego świata, który ginie, a które Bóg mi dał. Przez oziębłość, przez zletnienie,
przez obojętność, która za tym idzie. Co zrobić, aby zmienić ten stan rzeczy? Kochani, kolana, modlitwa, wołania do Boga: Panie, odnów ducha mego we mnie. Boże, zmień moje życie. Spraw, aby ta pierwsza miłość powróciła do Ciebie, do Kościoła, do tych, którzy giną. Boże, otwórz te okna niebiańskie i wylej ducha łaski. Wylej ducha łaski na nas, na Kościół, na zbór, abyśmy byli odnowieni jeszcze raz na nowo, Panie, i przydatni do Ciebie w służbie. Dobre uczynki. W liście do Tytusa apostoł Paweł mówi w 2 rozdziale w wierszach 11-14 powiada tak: albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, jaki gorliwy w dobrych uczynkach. A więc to już nie jest, kochani, emerytura wojskowa, 15 lat i laba. Aby oczyścić sobie lud swój, wykupiony Jego świętą krwią na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. I tego Bóg oczekuje, abyśmy właśnie takie życie prowadzili. W Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale, wiersze 34-35, mówią nam tak. Jest to kazanie apostoła Piotra. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. W każdym narodzie. Nie ma względu na osobę, nie ma względu na statut społeczny. Statut społeczny. To nie ma znaczenia dla Boga, czy jesteś bogaty, czy biedny, czy średnio zamożny. Czy jesteś tak wykształcony, czy inaczej, czy niewykształcony. Nie ma to żadnego znaczenia, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Pamiętacie taką jedną pobożną niewiastę, o której również mówią Dzieje Apostolskie, a która, no zdarzyło się, że zmarła. Ale nie zmarła na śmierć. O kim mówię? Tabita, czyli Dorkas, pamiętacie? Gdy umarła, nastał wielki lament i wielki płacz. Dlaczego? Bo przychodziły wdowy, bo przychodziły siostry i pokazywały ubrania, które szyła, pokazywały suknie. Wiecie, i to było istotą jej życia. Może nie była powołana do jakichś ogromnych, wielkich rzeczy, ale to było Boże naczynie. I te siostry ją obstąpiły, gdy ją obstąpiły, płacząc i pokazując suknię i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi, w obecności apostoła Piotra on usunął wszystkich, padł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra, usiadła, a on podał jej rękę i podniósł ją, przywoławszy za świętych i wdowy, pokazał ją żywą. I rozniosło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Zobaczcie, gdy odeszła, dobre uczynki szły za nią, uczynki sprawiedliwości. Pomyślmy sobie, jak to może być z nami, czy gdy Pan odwoła nas z tego świata, czy też bracia i siostry będą za nami płakać,
czy może zrobią wielki piknik z wielkiej radości, że w końcu odszedł. Pomyślmy. Ja pomyślę nad swoim życiem. Kochani, gdybyśmy mieli określić słowo, czym jest sprawiedliwość w Bożych oczach, to powiem wam, że na podstawie kart Starego Przymierza i Nowego, Starego Nowego Testamentu, nie da się tego określić jednym słowem. Natomiast myślę, że pomocne będzie nam w tym chociażby Psalm 112. Otwórzmy Psalm 112 i tutaj myślę, że chociaż po części dowiemy się, co to jest w Bożych oczach sprawiedliwość, bo tak można mówić o sprawiedliwości, o uczynkach sprawiedliwości, a do końca nie wiedzieć za bardzo, o co chodzi. Psalm 112. Alleluja, błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. Dostatek i bogactwo są w domu Jego, sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Światło świeci prawym w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem, bo nigdy się nie zachwieje. Widzimy, że tutaj jest mowa o łaskawości, o miłosierdziu, o sprawiedliwości. Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza. Lituje i pożycza, a więc litość. A więc ma na względzie potrzeby Kościoła, potrzeby zboru. Nie jest mu obojętne, że brat czy siostra w podeszłym wieku mieszka na którejś tam ulicy od niego i idzie do zboru na pieszo. I ledwie dochodzi i siada na ławce przed zborem, żeby dojść do siebie. Kochani, jeśli mogę pomóc, Jakub mówi, kto może dobrze czynić, a nie czyni, ten dopuszcza się grzechu. To nie muszą być rzeczy wielkie, ale dla tej osoby to będzie wielka rzecz. Jest litościwy, jest miłosierny, jest łaskawy. Lituje się. Aby mieć takie osoby na względzie, może jeszcze jest jakieś jedno miejsce w moim czy w twoim samochodzie, aby podwieźć do zbioru, aby ulżyć, aby odwieźć po nabożeństwie. Pożycza. Pożycza, a więc ma rękę otwartą przed potrzebującym. A powiem wam, że w jednym fragmencie Słowa Boże mówi, że jeżeli pożyczasz, to nie oczekuj zwrotu. Powiem tak, że tu trzeba mieć też mądrość, bo wielu by chciało, żeby tak było, prawda? Pożyczasz, to nie oczekuj zwrotu. Pożycza. Widzi potrzeby, wychodzi im naprzeciw, nie zamyka swojej dłoni. A więc sprawiedliwość to łaskawość, miłosierdzie, litość. Sprawiedliwość to również posłuszeństwo Bogu. Sprawiedliwość to służba Bogu, choćby Anna i Symeon. Sprawiedliwość to, o czym mówiliśmy, ufność Bogu, jak to małe dziecię. Sprawiedliwość to wierność. Sprawiedliwość to wiara. Sprawiedliwość to łatwość odpuszczenia. Nie trzymam w swoim sercu zadry. Przebaczam, jak mi, tak jak się modlimy codziennie, jako i Bóg nam przebacza. Pomimo zranień. Sprawiedliwość to pocieszenie. Sprawiedliwość to zachęta ku dobremu. Jak chociażby tych dwóch zwiadowców, których wróciło z Kananu. Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego. Zupełnie inny duch był w nich. Zachęta ku dobremu. Sprawiedliwość i dalej, w tym samym psalmie czytamy, sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Nie boi się złej wieści. Serce jego jest mocne, ufa Panu. A więc mocne serce, pełne nadziei, ufające Bogu, to jest również sprawiedliwość przed Bogiem. Spokojne jest jego serce, nie boi się. Bez względu na okoliczności, ufność, pokój w sercu. A spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich. Strzodrze rozdaje, udziela ubogim. To, o czym wspominałem. I dalej, sprawiedliwość jego trwa na wieki. To jest sprawiedliwość. Strzodrze rozdaje, udziela ubogim.
Potęga jego przybiera na znaczeniu, bezbożny widzi to i gniewa się, zgrzyta zębami, marnieje. Życzenie bezbożnych wniwecz się obróci. Sprawiedliwość to również pobożność. Jak apostoł Jakub mówi, że co? A przeczytajmy sobie. Pierwszy rozdział, 27 werset. Sprawiedliwość to również pobożność. Nie, kochani, ta pobożność na pokaz, ale rzeczywista pobożność przed Bogiem. List Jakuba 1,27. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, o czym wspominaliśmy. Nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli, zachowywać siebie niesplamionymi przez świat. Czysta, nieskalana pobożność przed Bogiem i Ojcem. Nieść pomoc sierotom i wdowom, bo one szczególnie potrzebują pomocy. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w rozdziale trzecim, od 8 wiersza, mówi tak. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni, nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo, bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, i niech szuka pokoju i dąży do niego, albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. I któż wyrządzi wam co złego, jeśli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb i nie trwóźcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki, gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga w ciele. Wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Apostoł Piotr, zachęca do życia w sprawiedliwości. Jeszcze raz wracając do Ewangelii Mateusza, do kazania na górze, chciałbym wspomnieć, że Pan Jezus, wspominając o sprawiedliwości faryzeuszy, zdecydowanie podnosi tą poprzeczkę sprawiedliwości dla swoich dzieci, dla swoich uczniów. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, i między innymi mówi tak. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Wiecie, to nie jest tak, że życie w sprawiedliwości Jezusa Chrystusa jest czymś takim łatwym, czy czymś może bardziej lżejszym niż osiągnięcie tej sprawiedliwości przez faryzeuszy, której de facto osiągnąć nie mogli. Pan Jezus zdecydowanie podwyższa poprzeczkę, mówiąc, słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na brata swego, już zabił, już popełnił w sercu swoim mord. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo. Gdzie? W sercu swoim. Gdzie jest przyczyna tego wszystkiego? Czujniej niż wszystkiego innego. Strzeż swego serca, tak mówi Słowo Boże, tak? Bo z niego tryska źródło życia. I dalej, a ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. Słyszeliście także, iż powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich, a ja wam powiadam, czyli jeszcze więcej, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga. I tak dalej. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu.
A jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mój drugi. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Nic trudnego. A ja wam powiadam daleko więcej. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. To jest wyzwanie. Bądźcie, na końcu mówi tak, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Kochani, czy jest to możliwe takie życie w ogóle? Czy jest to możliwe tak żyć, jeśli ludzie noszą i to wierzący urazę do brata, do siostry przez całe swoje chrześcijańskie życie nawet? Czy jest to możliwe, żeby tak żyć? Jest możliwe. Jest możliwe, ale nie o naszych wysiłkach. Jest to możliwe, ponieważ apostoł Piotr, jeszcze raz go tutaj przytoczę, w drugim liście Piotra tym razem, mówi tak, w pierwszym rozdziale od trzeciego wiersza. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, 3:8. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Bracia i siostry, jesteśmy uczestnikami boskiej natury, łaskawej, miłosiernej, litościwej, przebaczającej, nie trzymającej zadry ani urazy w swoim sercu. Bo miłosierdzie góruje nad sądem. Uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. Zachęca, dołóżcie wszelkich starań, to samo nie przyjdzie. Wznoście swoje ręce, zginajcie swoje kolana, módlcie się o to i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością. Powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezużyteczni, bezczynni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na koniec, bracia i siostry, jeszcze raz przypomnę. Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Amen.